Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Operacja Styl. Cześć wszystkim, witamy Was w Radiu Pryzmat. Ja jestem Kamila Żołna, a ze mną jest... Oliwia Sas. W dzisiejszym wywiadzie naszym gościem jest specjalistka z dziedziny dietetyki i psychodietetyki, magister inżynier Paulina Dybowska. Paulina opowie nam o jednym z głównych elementów tegoż pranka, a mianowicie o zdrowym śniadaniu oraz o tym, jak ważny wpływ ma ono na nasz cały dzień. Jak zaczęła się Twoja przygoda z dietetyką i właśnie co zainspirowało Cię, żeby iść w tę, a nie inną stronę? Szczerze mówiąc, miałam zostać weterynarką i zawsze to było moim marzeniem, natomiast gdzieś około gimnazjum ta pasja do zdrowego żywienia, do zdrowego trybu życia i do aktywności fizycznej się gdzieś tam powoli zaczęła rodzić i jak już potem poszłam na odpowiedni profil w liceum, zdecydowałam się jednak iść w stronę dietetyki i tak już w sumie zostało. I teraz obecnie czym się zajmujesz? W sumie zajmuję się też oprócz dietetyki sprzedażą, ponieważ pracuję w marketingu, ale pracuję nad tym, żeby założyć swoją firmę i już stuprocentowo tylko i wyłącznie skupić się na dietetyce. Mhm. I pewnie też widziałam na Instagramie, że pewnie udzielasz jakichś porad i tego typu rzeczy. Tak, jak najbardziej. Działalność dietetyczna skupia się nie tylko na samych jadłospisach i takich sztywnych, nie wiem, zasadach, które komuś przekazuję. Również przeprowadzam takie krótkie porady dietetyczne. Tak, właśnie. Tak odwiedzałam Twój profil i można tam znaleźć dużo inspiracji właśnie odnośnie jedzenia, tego co sobie przyrządzić, ale też takie porady odnośnie tego zdrowego trybu życia. Czy śniadanie to najważniejszy posiłek dnia? Czy to prawda, a może tylko zwykły mit? Jak Ty się na to zapatrujesz i co o tym sądzisz? Raczej odeszłabym od generalizowania jakiegokolwiek posiłku jako najważniejszy czy mniej ważny. Myślę, że całokształt jedzenia podczas całego dnia jest po prostu ważne i nie powinno się tak sztywno podchodzić do jakichś bardzo sztywnych zasad. Jest ważne, śniadanie jest ważne, może inaczej, śniadanie powinno się zjeść do 2 godzin po przebudzeniu, taka jest teoretycznie definicja samego śniadania, także może mówmy po prostu o pierwszym posiłku w ciągu dnia i ten pierwszy posiłek, obojętnie czy będzie zjedzony 0,5 godziny po śniadaniu, czy 3 godziny po śniadaniu, czy 3,5, jest bardzo ważny, ponieważ przerywa nam post, który trwał całą noc. Także śniadanie, czy tam pierwszy posiłek, który zjemy w ciągu dnia, jest ważny, ale nie jest najważniejszy. Jeżeli go pominiemy, to też nic się nie dzieje. Mhm. A jak uważasz, jakie posiłki powinniśmy wybierać, aby to, co jemy na śniadanie, było zdrowe? Przy tym pytaniu kierowałabym się raczej po prostu zdrowymi zasadami i zasadami zdrowego żywienia, czyli skupiałabym się na tym, aby nasze śniadanie było pełnowartościowe, składało się z nieprzetworzonych produktów, nie zawierało fast foodów czy jakichś przetworzonych bardzo potraw. Na pewno trzeba będzie pamiętać o węglowodanach złożonych, dobrych źródłach białka czy zdrowych tłuszczach, tak jak po prostu w każdym innym posiłku. Jakie skutki niesie ze sobą właśnie pomijanie śniadania? Czy to wpływa się na nasze zdrowie i samopoczucie? Wszystko zależy. W ogóle w dietetyce jest bardzo wymijająca odpowiedź na niemalże każde jedno pytanie. To zależy, bo niestety dietetyka nie jest sztywną, nie ma takich bardzo sztywnych zasad. Czyli odpowiadając na to pytanie, to zależy od tego, jak się czujesz i jeżeli jakaś osoba przykładowo wstaje rano o 5 rano i nie przełknie nic, no to ciężko wymagać od tego człowieka, żeby zjadł bardzo duże, pełnowartościowe i syte śniadanie. Jeżeli ta osoba jest w stanie zjeść to śniadanie o godzinie 8-9 i lepiej się z tym będzie czuła, no to jak najbardziej pozwalamy na to i nie ma co się katować czymś takim. Natomiast u niektórych osób pomijanie śniadania może skutkować w dalszym ciągu dnia podjadaniem większej ilości przekąsek, czy potem rekompensowaniem tych niespożytych kalorii jedzeniem na wieczór. Także tutaj bym po prostu patrzyła bardzo jednostkowo. Nie szkodzi nam. Pomijanie śniadania nie szkodzi. To wszystko zależy od tego, jak się czujemy. Pomijanie śniadania spowalnia nasz metabolizm. Jak Ty się na to zapatrujesz? Nie spowalnia na metabolizmu. Tak samo jak w sumie, nie wiem, no pominięcie obiadu czy pominięcie kolacji też nam nie będzie spowalniać tego metabolizmu. I ciężko mówić w ogóle, żeby cokolwiek ten metabolizm nam spowalniało, bo metabolizm sam w sobie mamy niemalże, nie wiem, między wiekiem 20 lat a 60 lat mamy taki sam.
i śmiejemy się czasami, że metabolizm spowalnia po 30 roku życia, a to jest mit, ponieważ spowalnia dlatego, że mamy mniej ruchu, więcej jemy, praca siedząca, mniej aktywności fizycznej. To rzeczywiście to może nam spowolnić metabolizm. Jeśli chodzi o jedzenie śniadania, to lepiej to zrobić przed aktywnością fizyczną, czy może właśnie najpierw od razu zjeść śniadanie, zanim pójdziemy biegać na jakiś, nie wiem, spacer, jogging? Tutaj też wszystko zależy, jak w większości odpowiedzi. Zależy, jaką aktywność chcemy rano wykonywać. Jeżeli aktywność fizyczną wykonujemy zaraz, nie wiem, po przebudzeniu i jest to od razu joga, są to od razu jakieś ćwiczenia w domu, no to raczej zdrowszym byłoby nie jedzenie tego śniadania, żeby po prostu nie mieć jakichś nieprzyjemności ze strony układu pokarmowego. Natomiast jeżeli jakiś lekki trening, jogging, bieganie, spacer jest wykonywany do godziny, tak minimum do godziny po zjedzeniu śniadania, no to jak najbardziej to śniadanie można by było zjeść, żeby po prostu tą energię na treningu mieć. Aczkolwiek są też ludzie, którzy to śniadanie lubią na przykład jeść dopiero po treningu. Jeżeli oni się czują z tym okej, nie są głodni, mają siłę na trening, nie mają zawrotów głowy i zjedli na przykład większą kolację, to można też śniadanie pominąć. Co zrobić na szybkie i zdrowe śniadanie rano, kiedy jesteśmy w biegu i mamy bardzo mało czasu? Myślę, że najprostszą odpowiedzią są kanapki, które w sumie nie wiem czemu bardzo często są demonizowane, tak samo jak całe pieczywo, ale nie należy się tego pieczywa bać. Można kanapki zrobić naprawdę na milion różnych sposobów, na słodko, na słono, na ciepło, na zimno i jest to bardzo szybkie. Wystarczy jakaś pasta warzywna, czy nawet ser biały, kawałek wędliny, pomidor i mamy świetne, dobrze zbilansowane śniadanie. Opcją na słodko może być przykładowo owsianka. Jeżeli nie mamy czasu na gotowanie samej owsianki, to możemy zrobić owsiankę tak zwaną nocną, czyli zalewamy sobie płatki owsiane mlekiem czy wodą na noc i one się nam podczas całej nocy zdążą zrobić. Rano tylko dorzucamy parę łyżek jogurtu, parę orzechów, trochę owoców i mamy śniadanie z głowy zrobione w 5 minut. Z czego powinno składać się śniadanie dla konkretnych grup wiekowych? Na przykład co jest dobre dla dzieci, co dla nastolatków, a co dla dorosłych? Tu w sumie bym wróciła do pytania, które było troszkę wcześniej, co jeść na to śniadanie, czyli po prostu kierujemy się zasadami zdrowego odżywiania. Węglowodany złożone, zdrowe tłuszcze i dobre źródła białka. I tutaj, czy to będą dzieci, czy dorośli, to tak naprawdę skład powinien być taki sam. W przypadku tych dziecięcych śniadań, oczywiście też tych śniadań dla dorosłych, należy tylko uważać i przestrzegam troszkę przed wszelakimi płatkami do mlek, czy gotowymi granolami, muesli, ponieważ to są takie mega duże pułapki. Tutaj warto jednak czytać składy przez to, że są to naprawdę czasami pułapki, bomby cukru i tłuszczy trans. Jestem ciekawa, czy kawa przed śniadaniem to dobry nawyk, a może z kolei właśnie to źle wpływa na nasze zdrowie, albo też na przykład opcja samej kawy na śniadanie. Co do tej kawy na śniadanie, wiem, że to jest bardzo często praktyka bardzo wielu osób i sama też nieraz to praktykuję. Jeżeli chodzi o tą kawę na śniadanie, to trzeba pamiętać o tym, że w sumie kofeina nam rozluźnia dolny zwieracz przełyku, co może nam skutkować refluksem, czyli zgagą. Jeżeli czegoś takiego nie ma i nie występują żadne takie dolegliwości ze strony właśnie układu pokarmowego, no to jak najbardziej nie ma żadnych przeszkód, żeby tą kawę na śniadanie wypić. No aczkolwiek nie traktujmy jej jako śniadanie, bo to będą jakieś 2 kalorie w przypadku kawy czarnej, a jeżeli chodzi o kawę z mlekiem, no to niewiele więcej, bo to tylko i wyłącznie kaloria z tego mleka. Także nie jest to szkodliwe, nie szkodzi nam to na zdrowiu, fajnie nas pobudza ta kawa. Jeżeli chodzi w ogóle o taki nawyk picia kawy, to jest raczej po prostu przyzwyczajenie do samej czynności picia kawy, także nie należy się tego obawiać, natomiast oczywiście jeżeli dzieje nam się coś złego i mamy zgagę, to rezygnujemy z tej kawy na czczo. Czy jajka na śniadanie to jest dobry i jakby zdrowy pomysł, a raczej opcja? Bo słyszałam jakby w internecie podzielone opinie, że niektórzy uważają, że to jest taki zdrowy posiłek, a niektórzy, że wręcz przeciwnie. I co ty o tym sądzisz? Jeżeli chodzi o te jajka, to już bardzo dawno w sumie z tych jajek została zdjęta ta zła opinia i teraz uważane są za bardzo wartościowy, fajny produkt w naszej diecie. Nie ma już takich, nie wiadomo jakich ograniczeń, że jajko dziennie i tak dalej, i tak dalej. Także jak najbardziej to jajko czy jajka na śniadanie bym poleciła. Zwłaszcza, że białko jaja jest jednym z najlepiej przyswajających się białek w ogóle dla ludzkiego organizmu, także tym bardziej bym poleciła. A jeżeli chodzi o żółtko, bo to
te wszystkie złe i negatywne opinie tak naprawdę skupiały się koło żółtka, że zawiera bardzo dużo cholesterolu i jest niezdrowy i tak naprawdę najświeższe badania mówią nam o tym, że tego cholesterolu złego w cudzysłowie nie jest dużo. Bardzo dużo jest za to na przykład lecytyny, która nam bardzo fajnie chroni przykładowo narząd wzroku czy nasze ściany naczyń krwionośnych.